Jest tu coś dobrego do picia? Oto to. Ach, ktoś to zakleił na amen. Ale ogarniemy. No dalej. Ała! Może tak ją przechytrzę. Wciąż nic? Głupia butelka. A, lipa. Przecież coś musi zadziałać. Dobra, chyba mam. Co jest? Nie mogę otworzyć butelki. Nie masz odpowiednich narzędzi. Patrz i się ucz. Raz, dwa, trzy. Imponujące, David. Wkręciliście się kiedyś w coś tak bardzo, że jedliście bez umiaru? Ups! I na podłogę. Nawet nie zauważył. Kuchnia skończona. Co jest? Chyba sobie żartujesz. Cały dzień sprzątałam. Teraz mi głupio. Czemu one są takie małe? Już wiem. Macie gofrownicę? Nie będziemy robić gofrów. Wsypiemy tu skitelsy. Rozłóżcie je równomiernie. A na wierzch połóżcie patyczki. Zamykamy. I gotowe. Patrzcie, skitelsowy lizak. Ellie! Co, znów nabałaganiłeś? Mam coś dla ciebie. Ej, fajne. I wygląda przepysznie. Zdrówko. Dobre, co? Czasami, gdy gadamy przez telefon, tracimy koncentrację. Nawet jeśli chodzi o coś tak rutynowego, jak nakładanie makijażu. Mia? To chyba nie kredka do ust. O ile nie mamy Halloween, to czarna kredka do ust raczej nie przejdzie. Co? O nie! Naprawdę tak powiedział? Ojej, co ja narobiłam? Psia kość! Mogłabym przysiąc, że to moja czerwona kredka do ust. Chwila, moment. Czemu tego nie dokończyć? Jeśli nałożycie na usta zbyt ciemną kredkę, spróbujcie tego. Gdy ją nakładacie, rozmazujcie ją na ustach tak, jak robi to Mia. Widzicie? To daje świetny efekt ombre. Jejku, co za wyjątkowy wygląd! Nie ma to jak wyglądać nieco drapieżnie. W końcu, jeśli chodzi o makijaż, najważniejsze są małe, urocze przypadki. Widzisz to? Przeczytaj! Jak coś, to już przyszłam. Musiałam zatankować. Ale ona jest piękna. Odważę się. Hejka! Co? Nic. Myłeś kiedyś zęby? Ale wtopa. Co się stało? To! Niedobrze. Czekaj, mam pomysł. Macie papier woskowany? Wytnijcie taki prostokąt i wyciśnijcie na niego pastę. Teraz weźcie sodę oczyszczoną i posypcie całość. Rozprowadźcie pastę palcem. I nałóżcie na zęby w ten sposób. Jeszcze dół. Teraz czekamy. Można ściągać. Śnieżna biel. Wolne. Wkraczam do akcji. Uśmiechnę się. Ale masz białe zęby. Tak się zdobywa kobiety. Odkąd mamy smartfony, lekcje wyglądają inaczej. Spytajcie belfrów. Czas na smartfonowe pudło wstydu. Chytraj telefon. Przeczytałyście już materiał?
Meta tak blisko. Lekcje są nudne. Co mnie jakaś tam fotosynteza? Jeśli chcesz ukryć telefon, musisz go dobrze zakamuflować. Wszystko jest w zasięgu ręki. Połóż telefon ekranem do dołu i pokryj etui linią gorącego kleju aż do samego dołu. Teraz przyklej dowolną kredkę. Świetnie! To samo zrób z pozostałymi. Wygląda fajnie, prawda? Teraz, gdy robię selfie, SOR niczego się nie domyśli. Tylko pokoloruję obrazek. Co za głąb! Mega genialna sztuczka. Zakładam, że się naumiałyście, prawda? Cholipka, trudne. Dla ciebie na pewno. Ej, co ty wyprawiasz? No ale sknera. Jestem zdana na siebie. Nic z tego nie rozumiem. O, a kto to? Tylko bez żadnych numerów. Jest! Wychodzi! Zobaczmy odpowiedzi. Nie wierzę, że tak po prostu wyszedł. Wiedziałam, żeby włożyć dzisiaj miniówkę. Zmyję się, prawda? To powinno wystarczyć. Mogłam wziąć chociaż kardigan. Głupia miniówka. To mega niezręczne. Już wiem. Wezmę nieco makijażu. Akurat odcień pasuje. Ale muszą być widoczne. Okej, piszemy dalej. Hehe, cwane. Mówiłem, że cię kocham, mamo. Niczego nie podejrzewa. Już widzę tę piąteczkę. Nic nie widać, nie? Po co wkuwać, skoro można ściągać? Skończyłam. Całkiem szybko jak na ciebie. Nareszcie mogę coś przekąsić. Umieram z głodu. Co my tu mamy? Nie chcę soli ani pieprzu. Ach, ketchup. Da radę. No dawaj. Ej, no co jest? Na pewno coś jeszcze zostało. Chociaż trochę. Może jak odkręcę korek, to coś wyleci. O nie. Ostatnia kropla wylała się wprost na moją koszulkę. Nie wierzę. Ej, zajęte! Lana, to mega ważne. Może woda da radę? Nie. Psiakość. Lana, co robić? Krem do golenia? Warto spróbować, prawda? Następnym razem, gdy przydarzy ci się mały wypadek z ubraniem, posmaruj plamę solidną warstwą kremu do golenia. Dobrze go wetrzyj. Umieść pod bieżącą wodą i spłucz. Pamiętaj, by mocno pocierać plamę, gdy nadmiar pianki już spłynie. Wow, to działa! A jeśli potrzebujesz koszulki na już, wysusz ją suszarką do włosów. Gdyby usuwanie plam było supermocą, byłabyś bohaterką wszystkich dziewczyn linii. Oto twój krem do golenia. Misja zakończona. Oh, jak dobrze, że już po lekcjach. Do zoba, ziomek! Wow! David? Ups! Żyję! Nic ci się nie stało? Wygląda poważnie. Tak mi przykro. Ach, strasznie piecze. Mam coś, co pomoże. Możesz mi zaufać? Czy to jest to, co myślę? Tak, ale mam inny pomysł. Wystarczy otworzyć i rozwinąć, aż będzie płaski. Potem nakładamy na ranę i zawiązujemy sznurkiem, żeby nie spadł. Wow! Dobry patent, Chloe. Mogło być krucho. Jacyś ochotnicy do drugiego pytania? Tylko nie ja? To może ty? Ja?
Mogę spróbować. Ty, nie zapiął rozporka. Zobacz. Nie mam całego dnia, David. Z czego się śmiejecie? Przyznaję, to akurat jest śmieszne. Nawet sor się śmieje. Z czego wy rżycie? O, rozporek! Musiałem nie zapiąć, jak wychodziłem z łazienki. No nie. Że też mnie to musiało spotkać. No, znacznie lepiej. Może to się przyda. Nigdy więcej takich sytuacji. Zdejmijcie kółko z breloka i załóżcie na rozporek. Kręćcie, aż zaskoczy. Teraz pociągnijcie i załóżcie na guzik. Można wracać. Teraz nic nie zauważał.